Dzień dobry. Dzisiaj tematem sterniczek jest aborcja, a gościem programu jest pani, która chce pozostać anonimowa. Na początek poproszę, żeby pani opowiedziała swoją historię. Witam. Ja niestety zostałam postawiona w takiej sytuacji, że lekarz nie dał mi możliwości decydowania, czy chciałabym poznania w ogóle, czy mam zdrowe dziecko, czy chore. Więc przede wszystkim ja uważam, że to do nas kobiet należy decyzja o tym, żeby podjąć ją, czy chcemy urodzić zdrowe dziecko, czy chcemy je usunąć, bądź mieć w ogóle świadomość, jakie to dziecko w nas jest. A czy to znaczy, że pani odmówiono przeprowadzenia badań prenatalnych i wobec tego urodziła pani chore dziecko, nie wiedząc o tym, że ono urodzi się chore? Tak. Odmówiono mi, ponieważ stwierdzono, przyjęto tak naprawdę, że moja ciąża rozwija się prawidłowo i mimo dwóch przesłanek, czyli dosyć zawyżonej przezierności karkowej i mojego wieku, powiedziano mi, że ta ciąża jest zdrowa i nie mam się co denerwować. A dopiero po kilku dniach po porodzie dowiedziałam się, że dziecko moje urodziłam z wadą genetyczną. Czy pani dziecko urodziło się z zespołem Downa? Tak. I dowiedziała się pani o tym? 6 dni po porodzie. Dlaczego 6 dni? A co się działo w tym czasie? Przede wszystkim przy samym porodzie moje dziecko nie miało aż tak dużych widocznych stygmatów tak zwanych zespołu Downa, więc przyjęto, że dziecko jest zdrowe, dostało 10 punktów w skali Apgar. Natomiast po 2 godzinach dziecko zaczęło słabnąć i wtedy trafiło na neonatologię. A ponieważ przyjęte jest, że tak naprawdę powinno być dokonane badanie kariotypu, żeby stwierdzić, jaka to jest wada genetyczna, więc zajęło to kilka dni, żeby lekarze po prostu nie bezpośrednio mnie, że tak powiem, poinformowali o tym, że dziecko już jest z wadą, bo doskonale już później wiedziano o tym. Wiąże się to również z tym, że dzieci z zespołem Downa często mają wadę serca, która tak naprawdę, jeżeli zostanie zdiagnozowana bardzo szybko, to dzieci mogą przeżyć i że tak powiem, nie ma tych komplikacji dalszych. Natomiast moje dziecko zostało zdiagnozowane kardiologicznie bardzo późno, ponieważ w tym szpitalu, w którym ja rodziłam, kardiologa nie było. A lekarz, która robiła USG serduszka mojego dziecka, stwierdziła, że taka wada jest. Ale musieliśmy poczekać na specjalistę. Więc znowu to się wszystko rozciągnęło w czasie. I dlatego uważam, że gdybym wiedziała wcześniej i podjęłabym decyzję, że chcę urodzić dziecko z wadą, to wiedziałabym, w który szpital wybrać. I wiedziałabym, że ten szpital jest przygotowany na to, że w danej chwili może być operacja mojego dziecka. A tak zostałam po prostu rzucona na głęboką wodę. Czyli w gruncie rzeczy jest pani osobą, która żyje w takim świecie, gdzie aborcja jest zakazana? Tak, i uważam, że... Znaczy przypuszczamy, że aborcja jest zakazana, czy przyjmujemy Nie, to, co jest w tej... Tego, pani przypadek tego tak, dowodzi. Tak. W gruncie rzeczy to jest historia osoby, która, pani historia jest historią osoby, która żyje w takim kraju, gdzie ustawowo zakazana jest aborcja. Gdzie każdą ciążę trzeba doprowadzić do końca. Przypuszczam, że lekarze w ten sposób do tego podchodzą. Ponieważ mamy programy, które państwo nam daje, programy badań prenatalnych i że tak powiem, jest to swoboda też troszeczkę lekarzy do tego, żeby dawać skierowania na takie badania. Lekarze nie są chętni do tego. Także i lekarze boją się wydawać takich skierowań, żeby nie było aż tak dużo kobiet, które decydowałyby się na badania prenatalne. Lekarze, jak i sądy, podejrzewam, uważają, że 1% ryzyka przy przeprowadzaniu amiopunkcji straty ciąży to jest ogromne ryzyko. Ja uważam, że niekoniecznie. No ja mogę się tutaj powołać na dane, które wyczytałem, a które podał bardzo znany genetyk polski, pan profesor Jacek Zaremba. Znam. Że w 10-milionowych Czechach przeprowadza się 10 tysięcy średnio badań prenatalnych,
a czterokrotnie większej Polsce trochę ponad 1500. Czyli po prostu tych badań się nie robi, choć powinno. A ja chciałem spytać Panią, co Pani myśli o tym apelu biskupów, żeby wprowadzić w Polsce bardzo restrykcyjną ustawę w tym względzie, to znaczy zakazać całkowicie aborcji z każdych względów w prezencie dla Polski za chrzest przed 1050 lat. Myślę, że my wszystkie kobiety nie musimy ponosić takiej odpowiedzialności, ponieważ przede wszystkim ani państwo, ani Kościół, tym bardziej, nie jest przygotowany na to, żeby przyjąć tak dużo dzieci, które będą też niepełnosprawne, bo niestety nasze państwo nie jest na to przygotowane. I uważam, że każda kobieta ma swoje sumienie i nikt za mnie odpowiedzialności za to, że mam chore dziecko, nie bierze. Tylko i wyłącznie ja. I ojciec dziecka, jeśli chce. Więc uważam, że decyzja powinna należeć tylko i wyłącznie do kobiety. Przepraszam, mogę spytać, czy Pani jest katoliczką? Należy Pani do Kościoła katolickiego? Tak, jestem katoliczką. Ale księża mi nie pomogli. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli Pani uzna, że jest zbyt rażące, to proszę je uchylić. Czy gdyby Pani wiedziała wówczas, do tego trzeciego miesiąca, że płód jest z wadą genetyczną, czy Pani by się zdecydowała urodzić, czy raczej usunęłaby Pani ciążę? Nie wiem, co bym zrobiła w danej chwili, ze względu na to, że nikt mi nie dał tej szansy. Pozbawiono mnie tego. Ale powiem jedno. To, że dowiedziałam się po 6 dniach o tym, że dziecko mam chore, przeżyłam ogromną traumę i dramat. Ponieważ to, czego się dowiadujemy z internetu, czego się dowiadujemy o tym, o tej wadzie, jest tragedią dla rodziców, którzy to przeżywają. W tej chwili rozczarowujemy się pozytywnie, że tak powiem, ponieważ dziecko nie ma wszystkich wad, aczkolwiek lekarze mówią, jeszcze wszystko jest przed Panią. Także nie jesteśmy tak naprawdę szczęśliwi pod tym względem, że dziecko rozwija się w porządku i wszystko jest w porządku, dlatego że przed nami wszystko jest możliwe, czyli każda wada. Może być jeszcze wada serca, może być jakakolwiek inna choroba związana z tą zespołem. Także niestety jesteśmy z jednej strony szczęśliwi, ale z drugiej strony pogrążeni troszeczkę w bólu. A jak wygląda życie Pani rodziny? Czy może Pani liczyć na wsparcie jakiegoś programu państwowego? Liczymy tylko i wyłącznie na swoich bliskich. Próbowała Pani szukać pomocy u państwa? Państwo daje nam tyle, o czym tak naprawdę ani w Sejmie, ani w Senacie nikt nie chce o tym mówić. Ale na dziecko niepełnosprawne świadczenie 153 zł miesięcznie. I to jest wszystko. Tutaj w Warszawie mamy taką możliwość, że możemy korzystać również z ośrodków wczesnej interwencji bądź z programów państwowych, tak zwanych WWR-ów, czyli wczesnego wspomagania. Ale też nie wszystkie kobiety o tym wiedzą, ponieważ nie jest to tak naprawdę rozpowszechnione. Tu jeszcze chciałabym wspomnieć o ośrodku pomocy rodzinie na Andersa, który tak naprawdę jest dla mnie żartem, jeśli chodzi o nazwę pomocy rodzinie, ponieważ rodzice osób niepełnosprawnych przychodzący i proszący o orzeczenie dla swojego dziecka, musimy niestety przechodzić tam traumy. Dlaczego? Ponieważ wszelkiego rodzaju orzeczenia, które my dostajemy na okres do 3, do 8 lat. Przepraszam, moje dziecko nigdy nie będzie zdrowe. Moje dziecko do końca życia pozostanie z tą wadą. Za każdym razem, jeżeli przychodzimy, czy prosimy nawet o karty parkingowe, musimy udowadniać, w jak najgorszym stanie jest nasze dziecko. No to jest takie trochę szykanowanie. Dlatego mówię, to jest żartem, pomoc rodzinie.